Cześć, zapraszam Was na zwiedzenie ze mną tego ogromnego poradzieckiego szpitala w Legnicy, który jeszcze coś tam stoi, a właściwie to, co z niego zostało. Widzę, że już na pierwszy rzut oka widzę, że nie za bardzo jest i będzie co tam zwiedzać, bo tutejsi ludzie mówią, że wszystko zostało rozkradzione. Wszystko, co można było praktycznie i co jakąś jeszcze wartość miało. To jest główne wejście. Przy drzwiach jest wąż. I tym wejściem właśnie wejdziemy. Podejrzewam, że to była sala trzyosobowa, bo są trzy gniazdka na aparatury czy na dzwonki. Czasem się dzwoniło przecież po pielęgniarkę, tak? Podejrzewam, że no, że to do tego było, tak? Tu jest gniazdko nawet. Czyli duchów nie ma, bo tam, gdzie są ptaszki, tam mówią, że duchów nie ma. O, proszę bardzo. Jaki ptaszek, niestety nie wejdę. Nie zobaczę, nie pokażę. Ale jakiś sobie tam ptaszek siedzi. I niech sobie siedzi, nie będziemy go wyganiać ani płoszyć. No i zastanawiają mnie te olbrzymie dziury. Gabinet. Nie, to jest sala. To na bank jest sala, ponieważ ma kilka przyłączeń. Na pewno jakieś maszyny, może tlen, może coś, kroplówki. Na pewno coś w tym stylu było podłączone. Takie były kiedyś klimatyzacje. Tu pod spodem mamy klimatyzację. Właściwie to jest luft. Taki luft. A tu wyjście. Taki balkon? To jest balkon? Jest chyba balkon. Taki balkon, który jest z oknami od razu, o, bardzo niziutkie te okna zresztą. No ale okna jak okna. Przecież tu jest 4 metry jeszcze w dół, tak? 4 piętra. Obiekt jest mega wielki. To nie jest eksploracja na jeden dzień, na bank. Balkonowe. Wyrywamy wszystko, co mogło być jeszcze wartościowe. Przechowywali jakieś owoce albo coś, albo zwierzęta, też tak może być, albo jakieś garaże, bo to takie drzwi właściwie szerokie, jakby to jedno to taki. Ciekawe, co to za pomieszczenie. Zwierzęta trzymali? Może zwierzęta trzymali, bo to takie właściwie takie nijakie.
i drzwi drewniane. Teraz tutaj żadna nowość, że drzwi drewniane, ale kurde. Proszę. Ale wielki obłam. Ładne. Tu jest poddasze, kawałek dachu. Już widać, że już wszystko albo rozbierają, albo samo spada. Jest totalna destrukcja. I dach. Nie wiem, czy coś uchwycę, spróbuję. Może coś mi się uda. Wyprudne ściany. I taka sama konstrukcja jak na dole. Pomieszczenie. To już były sale bardziej. Tu jest to wejście z tymi drzwiami, co są rzucone. Mam wrażenie, że ludzie nie kopią tylko za złomem, ale mają taką nadzieję wielką, że znajdą nie wiadomo jak skarb. Bo przecież tak na dobrą sprawę to najpierw było to niemieckie. Później dopiero to przejęli Rosjanie. Także kto wie, co tu jeszcze może być w murach tego szpitala. Tu był taki Wintergarten, taki bardziej taras. Aha, podlegający tylko pod to pomieszczenie. My jesteśmy chyba nawet na wejściu. Stare dywany, wykładziny. Pomieszczenia sanitarne. I takie samo pomieszczenie. I na górę już nie ma, to już jest koniec. Tu jest taka sama konstrukcja wszędzie. Standardowo. Nie wejdę. O, dobra. Muszę się wrócić. Wejście do piwnicy. Więc na piwnicy zobaczymy. Ale strome schody. Wiem chyba, gdzie jesteśmy. Tu jest okienko. Nie, tak? Tu
pani obiadów? Może tak, sylweczka. Kuchnia główna. Co to było? Jest pewnie zamknięte. Czemu nie? Zamknięte. Wiele rzeczy jest zasypanych. Pomieszczeń.